Cześć. Ile lat prowadzicie akwarium? No ile? Kilka? Kilkanaście? Niektórzy nawet kilkadziesiąt. I do dzisiaj nie wiecie, jak poprawnie karmić ryby? Przecież kiedy chcecie się wreszcie tego nauczyć? No chyba najwyższa pora. Pewnie karmicie, jeśli chodzi o suchy pokarm, tak po prostu biorąc w palce, rozcierając delikatnie i po prostu sypiąc na powierzchnię wody. No błąd! Tak nie karmi się ryb. Może kiedyś się tak karmiło, ale nie wiem. Wszyscy przecież wiemy, że aby poprawnie karmić ryby, potrzebna kaczka. Gatunek jest drugorzędny, mało ważny, ale musi być po prostu kaczka. No nada się też gęś, ale kaczka jest prostsza w obsłudze, bo ma krótszą szyję. No i zobaczcie, jak prosto, jak ładnie, jak dokładnie wszystkie rybki będą najedzone. Czyli od dzisiaj karmimy przy pomocy kaczki. Nic innego nie wchodzi w grę. No dobra. A tak serio, to na tym filmiku tak to na pierwszy rzut oka wygląda, ale ta kaczka wcale nie karmi tego stada ryb. Ponieważ no aż tak dobra dla ryb, to ona nie jest. Pozory mylą. Ktoś tutaj wysypał tej kaczce jakąś tam karmę. Tylko, że kaczka oczywiście tą karmę no, zjadłaby, gdyby nie było w pobliżu wody. Ale jeżeli ta woda w pobliżu jest, to kaczka woli karmę namoczoną. Nie wiem, czy jest smaczniejsza, czy jest lepiej przyswajalna. No w każdym razie woli taką. No i chce ją namoczyć. Czyli nurza dziób w paszy, której ktoś tam nasypał. No to widać, to wiadomo, ale kolejny krok. Przed zjedzeniem posiłku kaczce zależy właśnie na tym, żeby wymoczyć ten swój pokarm. Wtedy jest właśnie lepiej przyswajalny. Tak więc ten suchy granulat, który trafił do jej dzioba, który sobie wzięła, chce sprawnie zwilżyć i dopiero wtedy połknąć. Problem polega na tym, że w wodzie są mieszkańcy. Otóż akurat w tym przypadku czyha na ten pokarm cała zgraja zachłannych rybich natrętów, no, dla których taki stan rzeczy to taki, powiedzmy, pokarmowy sponsoring. Każdy orze jak może, tak naprawdę. I w tej scenie towar maczany należy do maczanta. Więc tu ewidentnie rybki podkradają jej ten pokarm, a kaczka staje się w pewnym sensie ich ofiarą, tych turbołapczywych ryb, które no nie mają zamiaru przepuścić okazji do zgarnięcia darmowego i łatwego posiłku, choć na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda to na scenę taką poruszającą, gdzie to kaczka troskliwie karmi ryby. No ale niestety na pierwszy rzut oka tak to wygląda, ale ten pierwszy rzut oka bywa zdradliwy. I tak naprawdę nadanie zwierzętom wszystkich naszych ludzkich cech może prowadzić do błędnych interpretacji, tak jak właśnie w tym przypadku. Ale filmik fajny, nie? Przyznacie? Dzięki. Cześć.